Hej, siemaneczko, czołem, serwus, witam wszystkich na kanale Abra Games. Dokładnie tak, mamy jeszcze tego, słuchajcie, skina bardzo śmiesznego Abra Braina. I póki co go zostawię, bo jest naprawdę mega, mega epicki. A w ogóle patrzcie, co tam się dzieje, co tam jest za rozruba. Bobo Minecraft, Maciuch Cox, Dresik Minecraft. A ja, słuchajcie, chciałem dzisiaj zrobić bardzo śmieszną rzecz, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale we wczorajszym odcinku właśnie na tym kanale musieliśmy rozbrajać lodowiec z magentowej wełny. Okazuje się, że słuchajcie, tego bardzo chamskiego, okropnego, najbardziej obrzydliwego pranka na świecie z tą niemęską wełną zrobił Agentix, dlatego zaraz udamy się do niego. Tam on ma, słuchajcie, ten wielki taki drewniany brzozowy pałac i tam, słuchajcie, ogarniemy sobie dokładnie tego samego pranka z jego wełny, po prostu obkleimy jego wyżowiec, więc oglądajcie koniecznie do samego końca, bo naprawdę będzie się działo, będzie bardzo ciekawie. Tu jest Maciuch Cox. Siema, Maciuch Cox. Hejka, Maciuch Cox. A... Dobra, ja spadam. Słuchajcie, więc oglądajcie do końca, subskrybujcie kanał, bo do końca lutego wbijamy 100 tysięcy subików. Brakuje nam chyba jeszcze 6 tysięcy czy 5, jakoś tak, więc naprawdę jesteśmy już niedaleko. Oraz wpadajcie w pierwszą linijkę opisu, jest to mój sklep abra.yty. Bardzo prosta sprawa, możecie zakupić taką kozacką bluzę Abra Team. Zawsze ją mam na odcinku, bo moim zdaniem bluzy są jakby najlepsze, serio. Jakby, no są nie najdroższe, jak na bluzę 65 zł, to sorry, to nie jest dużo. A są akurat najfajniejsze, więc możecie mieć bluzę Abra Team, Maciuch Team, Bobo Team, już niedługo będzie nowy Abra Team, więc wpadajcie koniecznie, a my tymczasem, słuchajcie, lecimy. Jakby, ja wiem, tej wełny, słuchajcie, nie wystarczy. Umówmy się, jej nie wystarczy. Ale ile zrobimy, tyle zrobimy. Dajmy sobie, nie wiem, 10 minut czy coś takiego. Chciałbym po prostu, słuchajcie, tutaj obkleić to maksymalnie, jak tylko się da, właśnie tą, słuchajcie, różową wełną. Ale nie chciałbym robić tak, żeby na przykład schodów obklejać, tylko właśnie chciałbym zrobić to tak, aby to wyglądało bardzo zabawnie. O, w taki sposób. Czyli czajcie, na przykład schodów nie obklejam, ale to już wokół, tak. Czyli będzie ciekawe, będzie, słuchajcie, naprawdę ciekawe. Liczę na to, że to po prostu wyjdzie i że Agentix tak się wkurzy. No, ale ja się wkurzyłem, słuchajcie, za tamten prank, naprawdę. Ja się wkurzyłem, bo on obkleił mój lodowiec taką właśnie wełną. No, to nie było miłe, panie Agentixie, muszę przyznać, to nie było miłe. Dlatego kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie, czy jakoś tak się mówi. Więc słuchajcie, lecimy z tematem i robimy mu naprawdę bardzo wspaniały prank. Ej, to już wygląda dobrze. Dopiero zaczęliśmy, a to już, słuchajcie, naprawdę wygląda dobrze. Niestety nie wespnę się na samą górę, nie mam przy sobie wody, a lawą, słuchajcie, raczej podbudowywać bym się nie chciał. Chociaż zobaczymy, może kto wie. Dlatego póki co po prostu budujmy sobie tą wełną tutaj na dole i chyba będzie gituwa. Tylko tak jak mówię, chciałbym zrobić to symetrycznie. Chciałbym, żeby to, słuchajcie, wyszło naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Więc muszę tutaj uważać, żeby serio to naprawdę wyszło sztosiks. Okej, tutaj zrobimy tak. Tutaj, słuchajcie, oczywiście zrobimy tak w ten sposób. Okej, tutaj cyk, cyk. Zastanawiam się, czy to obkleić. Na razie może nie. Na razie może, słuchajcie, tego środka obklejać nie będę, tylko zrobimy coś takiego. Okej, tutaj to wygląda spoko. Całkiem ładnie jest. Muszę przyznać, że, słuchajcie, jest całkiem ładnie. Tutaj zrobimy coś takiego. Tam, słuchajcie, sięgnąłem aż. Okej, to zrobimy tak, żeby było symetrycznie. I patrzcie, jak to epicko wygląda. Ej, naprawdę? To wygląda nieźle, ej serio, to wygląda lepiej niż gdyby nie było tej wełny. Co jest, ja chciałem, żeby to, słuchajcie, było brzydkie. A to naprawdę wygląda lepiej niż w oryginale. Tutaj on sobie, bo to robił i Agentix i Elvis. To lepiej wygląda niż oni sobie, słuchajcie, zaplanowali. Więc jakby, no, trochę beka, że wygląda to lepiej, ale spoko, gitara, słuchajcie, siema, to jest grana oczywiście. Dobra, robimy tutaj i tutaj mamy bardzo dużą taką ścianę. Więc oczywiście ją będzie warto obkleić, bo ona zrobi tutaj dużą objętość w całym tym naszym pranku. Że po prostu będzie tej wełny tutaj dużo, więc robimy właśnie coś takiego. Okej, tutaj w ten sposób. Schodki zostałem, tak jak mówiłem, słuchajcie, schodki tutaj sobie zostawiam. Okej, czekajcie, zrobimy sobie tak, zrobimy sobie tak. Tutaj oczywiście te przyciski też trzeba będzie. Aha, tu jest przycisk, więc tu nie damy rady. Dobra, czyli tak, tutaj jest taka ściana, przycisków nie ma. Okej, więc idziemy odwzorować to, słuchajcie, po drugiej stronie. Tylko tutaj zrobimy symetrycznie, tutaj zrobimy tak. Tutaj wydaje mi się, że, słuchajcie, też musimy zrobić tak. Okej, gitara, siemka. I tutaj robimy, słuchajcie, tą samą sytuację. Czyli cyk, 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 cyk. I tutaj cyk. Oj, 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 nie tak, słuchajcie, nie tak, nie tak. Oj, tutaj cyk. Okej, tutaj też, dobra, i teraz robimy. Ej, naprawdę, to będzie tak dobry prank. On się tak wkurzy, serio, że totalnie, on mi zrobił ten sam prank. Dokładnie ten sam prank na mojej budowli. Tylko że jeszcze na wieżowcu było, na lodowcu było o tyle spoko, że my to z Bobo podpaliliśmy zapalniczką i nie było żadnego problemu. Natomiast słuchajcie, tutaj, no jest problem, bo tego zapalniczką nie podpalisz. Okej, tutaj zrobiłem coś takiego, że tak to zabudowałem. Dobra, czyli muszę to zrobić symetrycznie. Serio, tutaj zapalniczką tego nie podpalisz, bo przecież spalisz cały ten pałac. Więc on tu naprawdę ma, słuchajcie, no o wiele większy problem. Znaczy on, oni, no oni to, słuchajcie, robią razem, więc
oni razem będą mieli tutaj, no, niemały problem. Ja jestem naprawdę zachwycony, słuchajcie, tym pomysłem. Jestem totalnie zachwycony, bo to naprawdę będzie tak dobry prank. Znaczy, już jest tak dobry, że to jest po prostu jakiś hit. Okej, robimy to tak naprawdę od jakichś 4 minut, a już to wygląda dokładnie tak, jakbym chciał. Ej, serio, jest epicko. Dobra, klikaj to. Klikaj to, no, gościu. Chyba, słuchajcie, mi się nie uda tam doklikać, ale spoko. Tą ścianę jeszcze całą musimy tutaj zrobić. Fajnie by było mieć rusztowania, tylko że, słuchajcie, ja rusztowań z tobą nie zabrałem. Musiałbym pójść do tamtego wieżowca Elviso, tamtego dalszego, a póki co nie mam, że tak powiem, tam po drodze, więc na razie tego nie zrobię. Ej, w ogóle ja nie wiem, czy mi wełny wystarczy. Bo tej wełny jest naprawdę, słuchajcie, bardzo mało. Ja miałem chyba z 10 staków, a my tak naprawdę, to patrzcie, nic nie zrobiliśmy jeszcze. Ej, co jest, znaczy nic, no dobra, no trochę zrobiliśmy, ale to jest naprawdę ziarnko względem tego, co ja chciałem tutaj zrobić. Ej, serio, ja nie miałem pojęcia, że to jest tak gigantyczna budowla, jakby, wow, nie zdawałem sobie sprawy z tego, myślałem, że to jest duże, ale ja wykorzystałem już 6 staków i słuchajcie, to jest wiecie, to kropla w morzu, lol, ej, ale to jest duże. Naprawdę, jakby to podpalić, serio, to by było tak dobre, ale nie, no nie będziemy, słuchajcie, aż tacy źli. Okej, tutaj jest chyba git, tutaj jest chyba symetria, więc wszystko spoko. Ej, ładnie to wygląda, jest naprawdę fajnie, symetrycznie, tutaj też, słuchajcie, jest symetrycznie. Po tej stronie też wydaje mi się, że jest symetrycznie, tutaj też. Okej, spoko, czy tu jest symetrycznie? No też jest symetrycznie, ej, naprawdę, słuchajcie, sztos. No dobra, to wobec tego lecimy tutaj dalej. Wydaje mi się, że fajnie by było jeszcze obkleić tutaj to tak, okej, żeby jak najwięcej tej objętości było. I teraz zastanawiam się, czy bierzemy wodę i podpływamy jakoś do góry, czy może zrobimy tak, że po prostu, słuchajcie, obklejmy też to. Po prostu obklejmy wszystkie schody i tak dalej, zaklejmy jednak wszystko. Bo tak chciałem, żeby jednak nie zaklejać wszystkiego, ale może faktycznie lepiej będzie, jak zakleimy absolutnie tutaj wszystko. Będzie po prostu tutaj lepszy efekt. Poza guziczkami, wiecie, poza guziczkami. One będą tutaj fajnie wyglądały, nie będąc zaklejonymi. Dobra, czyli tutaj robimy coś takiego. Okej, na razie to wygląda spoko. Wiecie, ja bym, tak jak mówię, chciał utrzymać to w symetrii, więc musimy tutaj uważać, żeby to wyszło jak najlepiej. Dobra, tutaj robimy klocek od góry, tutaj robimy klocek od góry, tutaj też. Dobra, cyk. Okej, tutaj w ten sposób. Dobra, gitara. I tutaj też oczywiście, tak jak mówiłem, całe schody zaklejamy, bo dlaczego by nie? Wejście jest takie, tutaj też obklejamy z tej strony wełną. Dobra, git, ej, teraz tej wełny jest tutaj więcej i to wygląda dużo lepiej moim zdaniem, naprawdę dużo lepiej. Chodźmy tutaj po przeciwną stronę. Czekajcie, tam było tak, tutaj było tak. Okej, czyli na razie nie to, tylko słuchajcie, tutaj obklejamy to. Dobra, tutaj zaklejamy całe to. Dobra, gitara, ej, 2 staki tylko zostały, co jest grane, ej, tego jest naprawdę malusio. Ja nie mogę, on miał 10 staków wełny, słuchajcie, na mój prank. No ten właśnie, jak on mi postawił tą wełnę na lodowcu. I serio, jakby wy ty fy. Aż 10 staków na to schodzi, a ja tak naprawdę zrobiłem, serio, no ziarnko jakieś piasku. Tylko z jednej strony, słuchajcie, nie wiem, może jedną szóstą, jedną piątą tego, słuchajcie, obkleiłem, lol, ale to jest potężne, naprawdę. Dobra, tutaj wydaje mi się, że, słuchajcie, że to jeszcze trzeba, okej, w ten sposób, dobra. Tutaj te schodki też na pewno trzeba, słuchajcie, obkleić, więc już je obklejamy, dobra, w ten sposób, dobra, gitara, siema. Okej, i teraz tak, słuchajcie, co w dalszej kolejności? Przycisków na razie bym nie chciał. Tutaj to wejście na razie też nie, więc dobra, wbijamy się po prostu, słuchajcie, tutaj i tutaj normalnie z góry już lecimy. I to wszystko obklejamy wełną tak jak było. Znaczy tak jak było, tak jak nie było, ale tak jak będzie. Bo to jest, słuchajcie, nowy koncept na pranka. Okej, czekajcie, robimy. Ty no weź to kliknij, byku, no co jest. Ej, naprawdę, słuchajcie, robienie tego z tą wełną jest tak denerwujące, tak ciężko, słuchajcie, to idzie, że to jest po prostu jakaś masakra, no ja w to nie wierzę. Serio, tak ciężko to idzie. Ale dobra, robimy. Okej, zobaczę, słuchajcie, jak to teraz wygląda. Ej, chyba jest symetryczny, tylko oczywiście tutaj trzeba te dziurki pozaklejać i będzie, słuchajcie, picobello. Okej, cyk. Dobra, zobaczmy teraz. Ej, jest super, naprawdę, patrzcie na to, słuchajcie. Ej, naprawdę, on się może nieźle wkurzyć, ale wygląda to co najmniej epicko, słuchajcie. My to zrobiliśmy w 10 minut, to wyobraźcie sobie, ile pracy zajęło, żeby zbudować to z drewna. Jakby, wow, jakby, no dużo, słuchajcie, naprawdę. My... jakby, o kurde. Nie, naprawdę, słuchajcie, to jest tak dobry prank. Serio, praktycznie całą wełnę tutaj wykorzystałem. Pozostał mi równo stack, ale mi się może tutaj przydać.
Naprawdę, to jest grube. Ja jeszcze tego nie dokończyłem, dokończę sobie to, słuchajcie, już chyba poza odcinkiem. Znaczy nie dokończę, nie zrobię całego, ale tak myślę, że to jeszcze zrobię, tutaj zrobię tak po tej linii. Dlatego moi drodzy, jeśli prank się spodobał, pamiętajcie o łapeczce w górze, subskrypcji, dlatego że filmy są tutaj codziennie o godzinie 8:15. Dobijamy 100 tysięcy subów, więc subskrybujcie z dzwoneczkiem, byłoby mi bardzo, bardzo miło. I wpadajcie w pierwszą linijkę opisu na Abra Ety, macie tam takie kozackie bluzy Abra Team, czy chociażby kolekcję Bobo Team, Maciuch Team. Niedługo znika kolekcja Maciuch Team i Bobo Team, więc się spieszcie i potem wleci kolejna limitowana, tak jakby. Więc no, trzymajcie się, dzięki i dobrego dzieneczka, eleczko i pół!